Tomek Narkun jest po bardzo długiej serii zwycięstw w swojej kategorii wagowej, ale też po jednej bardzo istotnej porażce i to jest kompletnie nowa dla niego sytuacja, dlatego może to na niego pracować, a może mu to przeszkadzać. Myślę sobie, że ten pojedynek będzie jeszcze większym sprawdzianem dla jego głowy niż dla jego pięści. Jak to w sporcie, nie zawsze się wygrywa. Wyciągnąłem wnioski ze sztabem trenerskim. Wiemy, gdzie zrobiłem błędy i wiem, że w przyszłości już ich nie popełnię. Plan jest jeden, tylko i wyłącznie zwycięstwo. Muszę wygrywać, a reszta sama przyjdzie. Nie tylko zwycięstwa definiują zawodników, ale także sposób, w jaki radzą sobie z porażką. I dla mnie osobiście to, jak zawodnicy podnoszą się po tych porażkach, bywa wielokrotnie ciekawsze niż kolejna obrona pasa. Po długiej przerwie najdłużej panujący mistrz KSW powróci do klatki, by zmierzyć się z debiutującym w KSW Brazylijczykiem. Frankenstein ma na koncie aż 16 zwycięstw przez nokaut i aż 10 z nich zanotował w pierwszej rundzie. Mocne strony mojego rywala to jest na pewno doświadczenie, które nabył na ringach całego świata. Muszę być przygotowany na wszystko. Plan jest zawsze taki sam. Wejść, znokautować albo poddać rywala. De Silva. Już 14 października te oto pięści wylądują na twojej twarzy. Sprawię, że twój wyjazd będzie najgorszy w twoim życiu. We'll be right back.